Wielce Szanowni Państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę otwierać konferencję niezwykle ważną. Można wymyśleć nowy przedmiot, można stworzyć podstawy programowe, można napisać podręcznik. No ale ktoś tego przedmiotu musi uczyć. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteście Państwo tutaj w tym historycznym miejscu. Państwo nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i dla Państwa szczególnie to powitanie na początek tej konferencji. Brawa dla wszystkich Państwa. Proszę Państwa, kiedy patrzymy na to, co się dzieje na wschodzie, na wojnę, która jest okrutna i która wyniszcza naród ukraiński, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że wszelkie zło, a wojna jest złem największym, bazuje na kłamstwie i na manipulacji. Kiedy kłamstwo, manipulacja i fałsz ma rację bytu i ma możliwość osiągania takich właśnie efektów? Wtedy, kiedy ludzie nie są świadomi swoich najnowszych dziejów, wtedy, kiedy ludzie są podatni na wszelką możliwą manipulację. Jak Państwo spojrzycie na naród rosyjski i na te wyniki sondażów, poparcie dla Putina, poparcie dla wojny, to musicie Państwo zdać sobie sprawę z tego, że to jest efekt braku wiedzy na temat rzeczywistości, która nas otacza. To jest efekt braku wiedzy na temat najnowszych procesów historycznych, które bezpośrednio oddziałują na rzeczywistość. Tylko w takiej rzeczywistości, sfałszowanej, jest możliwa taka sytuacja, jaką obserwujemy na wschodzie. Skoro tak jest, to musimy zrobić wszystko, my tutaj w Polsce, żeby młode pokolenia mogły poznać prawdę o najnowszych dziejach. Jeśli człowiek nie zna najnowszych procesów historycznych drugiej połowy XX wieku, początku XXI wieku, bezpośrednio oddziałujących na to, co się dzisiaj dzieje, to nie ma pojęcia, w jakich okolicznościach się znajduje i jest niezwykle podatny na manipulację. I wtedy możliwe są takie tam gadki niektórych tak zwanych redaktorów, którzy mówią, że gdyby nie komuniści po II wojnie światowej, to nie byłoby elektryfikacji, to nie byłoby walki z analfabetyzmem, bo rząd londyński by tego nie zrobił. To mogą mówić tylko potomkowie ubeków, esbeków i komunistów, którzy cieszą się w Polsce uznaniem, dlatego że nikt nie rozliczył komunistów, wszystkich zbrodniarzy, którzy tu mordowali naszych bohaterów. Mogą to robić również dlatego, że całe pokolenia Polaków nie mają pojęcia o najnowszej historii. Wszyscy wiemy, że nauka historii w szkole dla zdecydowanej większości uczniów kończyła się mniej więcej na II wojnie światowej. Historię drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku poznawali tylko ci, co wybierali na maturę przedmiot historia bądź wiedza o społeczeństwie. Ale to jest mniejszość. Całe pokolenia Polaków nie są świadome swojej najnowszej historii i są podatne na wszelką manipulację. Na wszelką manipulację. Dlatego decyzja o tym wraz z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, żeby stworzyć nowy przedmiot, który będzie nauczany w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej i będzie przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich, nie tylko tych, którzy wybierają historię czy WOS na maturze. I ten przedmiot to historia i teraźniejszość. Bardzo dziękuję wszystkim naukowcom, którzy opracowali podstawy programowe. Jest wśród nas pan profesor Mieczysław Ryba, który bardzo mocno pracował nad tymi podstawami programowymi. Podziękujmy panu profesorowi. Jest pan dr Robert Derewenda, szef IPN-u lubelskiego. Dziękujmy również jemu. No ale podstawy programowe to jest taki obszar bardzo szeroki i bardzo ogólny. Na bazie podstaw programowych pisze się podręczniki. Chcę Państwu powiedzieć, że do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynął do tej pory tylko jeden wniosek. Nieprawdą jest, że inne wydawnictwa złożyły wnioski do ministerstwa. To jest fałsz. Żebyście Państwo wszyscy wiedzieli, we wszystkich szkołach w Polsce tylko jeden wniosek wpłynął do Ministerstwa Edukacji i Nauki i tylko jeden podręcznik jest przedmiotem procedury dopuszczenia go do używania w nowym roku szkolnym od 1 września. Tylko jeden, żadne inne wydawnictwo poza Białym Krukiem nie złożyło wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki. A ten podręcznik
jest autorstwa wybitnego historyka. Człowieka, który napisał nie jeden podręcznik i wszyscy, jak tu siedzimy, z podręczników tego właśnie profesora uczyliśmy się, również tej najlepszej historii. Podjął się tego zadania pan profesor Wojciech Roszkowski i bardzo za to mu dziękujemy. Podręcznik autorstwa pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, który zobaczyłem wczoraj po raz pierwszy w tej takiej testowej wersji, jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania go jako podręcznika oficjalnego dopuszczonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zostaje jeszcze tylko ocena językowa i jestem przekonany, bo ocena merytoryczna, mogę to już powiedzieć, jest absolutnie pozytywna, że będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć najnowszej historii nowe, młode pokolenia Polaków. Ale proszę Państwa, wczoraj mieliśmy wielki dzień. Otóż nadaliśmy placówce oświatowej, pierwszej w Polsce placówce oświatowej, imię ostatniego z żołnierzy niezłomnych, wyklętych, Józefa Franczaka Lalusia. I wczoraj we wszystkich przemówieniach dokładnie ta prawda była eksponowana. Za prawdę zawsze się płaci wielką cenę. Prawda zawsze dużo kosztuje. Żołnierze niezłomni zapłacili za nią najwyższą cenę. Najwyższą cenę życia. Rodziny żołnierzy niezłomnych, wyklętych, zapłaciły cenę życia wygodnego czy życia w ogóle normalnego. Byli prześladowani przez kolejne kilkadziesiąt lat przez tych wszystkich, którzy dzisiaj mają swoich potomków w różnych stacjach telewizyjnych. Ale i dzisiaj za prawdę trzeba płacić. Pan profesor Wojciech Roszkowski, wybitny historyk, autor wielu publikacji, wielu podręczników, ceniony przez nas wszystkich, tylko dlatego, że napisał podręcznik do historii teraźniejszości, do historii najnowszej, jest dziś hejtowany przez niekiedy jego również jego przyjaciół. Zobaczcie Państwo, zawsze za prawdę trzeba płacić. Ale my tutaj jesteśmy po to, żeby przy prawdzie stać i stać przy panu profesorze Wojciechu Roszkowskim. Jeszcze raz panu dziękujemy. Tak to jest. Ci, którzy nazywają się liberałami, mają z wolnością tyle wspólnego, co ci, którzy tutaj mordowali żołnierzy niezłomnych. Nie znoszą prawdy i nie znoszą samego faktu, że ktoś w ogóle chce o prawdzie mówić. I dlatego i historia, i teraźniejszość, i autorzy podstaw programowych, i autor podręcznika są dziś hejtowani. Ja jestem przyzwyczajony, mi nie szkodzi. Wracam jednak do początkowej tezy. Można stworzyć podstawy programowe, można napisać podręcznik, wydać go, ale ktoś tego musi uczyć. Dlatego wszystko w Państwa rękach i bardzo dziękuję, że Państwo tutaj jesteście, żeby zastanawiać się nad tym, jak efektywnie uczyć historii i teraźniejszości od 1 września 2022 roku. Życzę Państwu owocnych obrad.